Razem z nami jest Łukasz Rudzewicz, środkowy Ślepska Suwałki. Łukasz, czy ten BBTS Bielsko-Biała naprawdę był dzisiaj taki nie do ugryzienia? Nie, myślę, że nie. Myślę, że coś troszeczkę się nie kleiła gra, szczególnie na początku. Bardzo długo wchodziliśmy w mecz. No, trzeci set już znacznie lepszy i od razu wygrany. Czwarty równie dobrze zaczęty i gdzieś tam w środku seta delikatnie odskoczyli. No, mieliśmy problem z przyjęciem zagrywki troszeczkę dzisiaj. Z drugiej strony, jak przyjęliśmy, też te dwa pierwsze sety pokazały, że ciężko było nam skończyć swoją akcję. Jak zaczęliśmy przyjmować, to przestaliśmy trochę atakować i no, to była ciężka rola dla rozgrywających, no ale no cóż, tak też bywa. Brak dzisiaj w ataku, można tak powiedzieć, przez 90% spotkania Patryka Szwarackiego. Dobrze udźwignął ten mecz Wojtek Winni, który naprawdę raz z lewej, raz z prawej strony dawał sygnał do ataku siatkarzom Ślepska Suwałki. W piątek mecz z Tauronem AZS Częstochowa. Częstochowianie w ostatnim spotkaniu zwyciężyli 3-0. Swoje kolejne spotkanie rozegrają już jutro. To granie co 3-4 dni chyba daje w kości, co? Troszkę daje, ale po to ciężko, żeśmy trenowali na początku sezonu, żeby się przygotować do takich spotkań, że będzie ich dużo. Mamy też 13 zawodników, tutaj rotacje bardzo fajnie się sprawdziły. Wracając do Wojtka i Patryka, no Patryk wczoraj na treningu, pod koniec treningu delikatnie podkręcił kostkę. Był dzisiaj gotowy do gry, ale nie chcieliśmy za bardzo ryzykować. Za to Wojtek bardzo fajnie zagrał, wszedł w mecz, jak za starych swoich dobrych lat. I tylko się cieszyć, bo rywalizacja i obaj są nam potrzebni, bo mamy teraz bardzo dużo meczy i bardzo długą ligę przed sobą. Życzymy regeneracji przede wszystkim i 3 punktów już w piątek. Widzimy się tutaj, przypomnę, mecz z Tauronem AZS Częstochowa. Dziękujemy i powodzenia. Dzięki bardzo.